Hejka, tutaj Marta z bloga codziennie.fit.pl i dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, które bardzo często przewijało się pod moim filmikiem o tym, jak zacząć biegać, a mianowicie jak schudnąć biegając. Bardzo dużo osób zaczyna biegać właśnie po to, żeby schudnąć, żeby rzucić kilka kilogramów, a w internecie jest tyle sprzecznych informacji, że już nie wiadomo, co można robić, czego nie można robić, jak ma wyglądać trening, jak ma nie wyglądać i tak dalej, więc stwierdziłam, że dzisiaj Wam trochę o tym opowiem. Zanim w ogóle zaczniemy o tym mówić, słowem wstępu, istnieją dwie szkoły biegania przez odchudzanie. Pierwsza szkoła to bieganie długie, długodystansowe przez długi okres czasu, a druga szkoła to interwały. Ponieważ większość z Was jest początkująca, interwały nie są przeznaczone dla Was. Żeby robić interwały, należy mieć już dobrą kondycję, należy trochę już biegać i nie można tego robić od razu, ponieważ główną cechą interwałów jest to, że na tych krótkich odcinkach, które wykonujemy z bardzo wysoką intensywnością, utrzymujemy tą intensywność. Jeżeli mamy słabszą kondycję albo dopiero zaczynamy biegać, jeszcze nawet nie potrafimy biec ciągiem, tylko robimy marszobiegi, to takie interwały średnio się sprawdzą, ponieważ nie jesteśmy w stanie utrzymać cały czas takiej samej intensywności i to jest trochę bez sensu. Dlatego nie mówiąc już o tym, że to jest mega obciążenie dla organizmu, który nie ma takiej kondycji super wypracowanej, dlatego interwały odkładamy, to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest temu, jak schudnąć biegając, jeśli się jest osobą początkującą albo średnio zaawansowaną, która może już coś tam biega, ale nie są to długie dystanse, nie wiadomo jakie. Okej, więc tak. Druga szkoła, czyli szkoła długiego biegania, polega na twierdzeniu, że powinno się biegać jak najdłużej, ze średnią albo nawet małą intensywnością, czyli taką, gdzie jesteśmy w stanie biec i rozmawiać z kimś, tak? Na przykład o pogodzie albo o tym, że nie chcemy Wam się biegać. I to jest odpowiednia intensywność. Natomiast jest bardzo dużo też jakichś takich teorii o tym, że tłuszcz spala się dopiero po 30 minutach, jak się biega 20, to już w ogóle bez sensu, najlepiej to biegać 50 i 60 albo więcej, bo mniej to w ogóle nie ma sensu, bo się tkanka tłuszczowa nie spala. To nie do końca jest prawda, nie powinniście tego słuchać, ponieważ bieganiem przez odchudzanie nie liczy się tylko to, czy uaktywniacie te procesy spalania tkanki tłuszczowej, ale też to, że po prostu biegacie i spalacie kalorie, bo na tym polega odchudzanie. Odchudzanie nie polega tylko na tym, że spala się tylko tkanka tłuszczowa, wtedy jest ok, a reszta jest zła, tylko polega po prostu na bilansie, to jest zwykła matematyka, czyli jemy mniej niż spalamy, tak? I wtedy ciało chudnie, zmniejsza się, spadają kilogramy. Więc dlatego dużo osób nie widzi efektów biegając albo wręcz tyje, dlatego że jeśli biegamy i na przykład spalimy podczas tego biegania 300 kalorii, a potem wrócimy do domu i zjemy 400 kalorii więcej niż zwykle jemy, to albo utrzymamy wagę, albo nawet ta waga wzrośnie, ponieważ nie ma bilansu ujemnego, tak? Ten bilans jest cały czas albo taki, albo nawet wyższy, przez to nasze ciało albo tyje, albo właśnie utrzymuje wagę. Dlatego dieta jest niesłychanie ważna, niezależnie od tego, czy biegacie, skaczecie, cokolwiek robicie. Ten bilans ujemny jest jednak ważny, trzeba trochę jeść mniej niż jadło się do tej pory i wtedy te efekty będą. Okej, to tak słowem wstępu, czyli nie przejmujcie się tym, że na przykład nie jesteście w stanie biegać 30 minut albo 40 minut i biegacie tylko 20, to też jest dobrze. Jeśli do tej pory się nie ruszaliście, albo ruszaliście się mało, albo bieganie jest nowym typem ruchu, który chcecie wprowadzić i zaczynacie to robić, a jednocześnie pilnujecie się, żeby za bardzo się nie objadać i jecie trochę mniej i bardziej zdrowo, to te efekty na pewno będą, niezależnie od tego, czy to jest 20 minut, czy 50 minut. Jeśli o to chodzi, to ten czas, który podaję, czyli te 30 minut, 50 minut, 20 minut, nie mówię tutaj tylko o bieganiu, mówię tu także o marszobiegach, o których mówiłam już w poprzednim filmiku, jak zacząć biegać dla osób początkujących. Marszobiegi też się w to wliczają. Spokojnie może to być 50 minut czy 30 minut marszobiegu, a nie całego biegu ciągłego. To jest ta kwestia wytłumaczenia, ponieważ bardzo dużo osób nie wie, że to tak działa. Tak to działa. Możecie chodzić i biegać jednocześnie, w sensie w tym samym treningu i to też będzie się liczyć jako trening odchudzający. Dobra, żeby osiągnąć najlepsze efekty, mówi się, że powinno się biegać jednak około tych 30 minut, tak? Bo wtedy się też spala po prostu większą ilość kalorii. Ja uważam jako trener, że jeśli jesteście osobami początkującymi i chcecie na przykład tylko biegać, a to jest jedna z Waszych głównych czynności cardio, to powinniście to robić około 3-4 razy w tygodniu. No około 30 minut fajnie było, gdyby to był marszobieg, jeśli to będzie 40, to będzie super, ale jeśli nie macie czasu i to będzie 20 minut, to moim zdaniem lepiej zrobić takie 20 minut niż nie zrobić w ogóle, bo i tak będą efekty, zwłaszcza jeśli będziecie trzymać dietę. Druga rzecz. Oprócz biegania pamiętajcie o tym, że musicie robić także jakieś inne treningi, tak? Ponieważ na pewno musicie się rozciągać.
po bieganiu najlepiej, albo poświęcić na to na przykład jedną godzinę w tygodniu, żeby się rozciągać, ponieważ większość z nas jest sztywna jak drewno i po prostu te mięśnie są pospinane, poskracane, potem bolą, są różne kontuzje z tego powodu właśnie, że się nie rozciągamy, dlatego to jest bardzo ważne. I oprócz tego przynajmniej jeden trening w tygodniu, a najlepiej dwa treningi w tygodniu, przeznaczałabym na wzmacnianie ciała, czyli wzmacnianie mięśni, czyli na przykład wszystkie te treningi, które mam na kanale, na brzuch, na ramiona, na uda, pośladki, na całe ciało. Nawet te treningi typu 500 kalorii to jest pomieszane cardio ze wzmacnianiem, ale równie dobrze możecie to także robić, bo to świetnie wzmacnia ciało i po prostu zwiększa masę mięśniową, a jednocześnie nie powoduje takiego czegoś, że jesteśmy napakowani i nie hamuje naszych procesów odchudzania, a wręcz przeciwnie, będzie je polepszać, to odchudzanie będzie bardziej efektywne. Okej, więc tak, więc podsumowując to najpierw, najlepiej jeśli biegamy około 3 razy w tygodniu, fajnie gdyby to było 30 minut, ale jeśli będzie 20 minut, to też nie będzie źle, albo 15, może być to marszobieg, dobrze jest do tych 3 razy w tygodniu dodać przynajmniej jeden trening inny, wzmacniający i jedno rozciąganie, albo rozciąganie po każdym treningu, nigdy przed, nie rozciągamy się statycznie. I najważniejszy jest i tak bilans kaloryczny, czyli nic nam nie da ani bieganie, ani żaden inny trening cud, jeśli jemy dużo, tak? Jeśli jemy ponad nasze zapotrzebowanie, bo nasze ciało wtedy nie schudnie, bo nawet jeśli spalimy ileś kalorii, to je potem przyjmujemy znowu z posiłkiem. I teraz, żebyśmy się zrozumieli, nie chodzi o to, że jeśli ćwiczycie i spalicie 300 kalorii, to musicie nie jeść potem po tym treningu. Oczywiście posiłek po treningu jest niesłychanie ważny, natomiast chodzi mi po prostu o to, żeby nie jeść za dużo, tak? Nie jeść słodyczy za dużo, nie jeść niezdrowych rzeczy, tylko po prostu jeść trochę bardziej z głową, tak? I nie objadać się. Dobra, jeszcze jedna ważna rzecz, która się zawsze przewija, kiedy mówi się o odchudzaniu przez bieganie, a mianowicie bieganie na czczo. To jest temat po prostu rzeka. Ale tak w skrócie może powiem, żeby się nie rozgadywać, że można biegać na czczo i to wcale nie spali Wam mięśni, tak jak mówi bardzo duża ilość teorii w internecie, że jeśli będziecie biegać na czczo i w ogóle nic nie zjecie, albo będziecie ćwiczyć w ogóle na czczo, to po prostu spali Wam mięśnie i tyle i będziecie samą chodzącą tkanką tłuszczową. To nie jest prawda, żeby spalić mięśnie musielibyście naprawdę długo ćwiczyć rano, to po pierwsze, po drugie byście musieli naprawdę mało jeść, i po trzecie, byście musieli się naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo postarać. Dlatego raczej się tego nie bójcie. Więc spokojnie możecie biegać na czczo, o ile nie macie cukrzycy, ani nie jest Wam słabo. Biegając na czczo, to spokojnie możecie to robić. Ja jeszcze planuję nagrać taki filmik o tym w ogóle, jak ćwiczyć na czczo, co robić, czego nie wolno robić, co można zjeść na kolację, czego nie można zjeść na kolację. Ale to w przyszłym tygodniu. Natomiast teraz powiem tyle, że można, jeśli dobrze się czujecie, to można biegać na czczo, nic Wam się nie stanie, mięśnie się Wam nie spalą, więc jest okej. Okejka. Dobra. Tak jak mówiłam, drugą szkołą, o której nie chciałabym tutaj za dużo mówić, są właśnie interwały. Bieganie przez interwały, czyli bieganie przez zmienianie tempa w trakcie biegu. Jak wyglądają interwały? Bo bardzo często się przewijało to pytanie, wiem, że Wy nie musicie znać całego tego nazewnictwa treningów. Interwały wyglądają mniej więcej tak, podam Wam taki bardzo przykładowy trening, że przez pierwsze 10 minut robimy rozgrzewkę, czyli normalnie biegamy sobie truchtem i potem robimy takie serie. 30 sekund sprintu, minuta truchtu, 30 sekund sprintu, minuta truchtu i takich serii powtarzamy na przykład 15. I potem kończymy 10-minutowym biegiem. I tak wyglądają interwały, czyli raz biegniemy szybko, raz wolniej, szybko, wolno, szybko, wolno. To podkręca metabolizm i sprawia, że spalamy też kalorie nie tylko w trakcie wysiłku, ale także ponieważ zaciągamy dług tlenowy i w ogóle nasz organizm próbuje potem sobie to wszystko skompensować, bo to jest bardzo intensywny trening, długa historia. I dlatego ten trening jest intensywny, efektywny i dlatego taki jest modny, tyle osób chce go stosować. Natomiast powtarzam, to nie jest trening dla osób początkujących, to nie jest trening dla osób nawet średnio zaawansowanych, ponieważ do tego trzeba naprawdę dobrej kondycji i wtedy będą najlepsze efekty, tak? Nie ma co obciążać swojego organizmu, jeśli możecie zrobić dużo lżejszy trening i też mieć efekty, więc to jest kompletnie bez sensu, po co się tak obciążać. Okej, więc pamiętamy też o tym, żeby pić wodę, jeśli będzie to dłuższy bieg, to możecie brać wodę ze sobą, jeśli nie, to wypijcie przed biegiem, ale nie duszkiem, pół szklanki wody, żeby się trochę nawodnić, zwłaszcza jeśli biegacie na czczo po 7 godzinach snu, gdzie nie piliście i wasz organizm potrzebuje wody.
Jemy przed bieganiem przynajmniej 2 godziny, żeby nie dotknęła nas kolka, która też widziałam, że budzi emocje w komentarzach i bardzo mnie prosiliście o taki filmik. On będzie, więc obiecuję, już będzie, widziałam te komentarze. Więc jemy przynajmniej 2 godziny, najlepiej 2,5 godziny przed bieganiem. I to chyba wszystko. Czyli podsumowując, biegamy tyle, ile możemy, najlepiej 3 razy w tygodniu, dodajemy trening wzmacniający, mogą być to marszobiegi, tempo najlepiej, żeby było teoretycznie, według teorii, takie, żebyśmy mogli rozmawiać, ale intensywniejsze treningi też nie będą złe, nic Wam się nie stanie, tu chodzi bardziej o bilans. I to chyba wszystko. Jeśli macie jakieś pytanie, czegoś nie wyjaśniłam, coś jest niejasne, coś pokręciłam, wiecie jak to ja czasami mówię tak chaotycznie, to dawajcie znać w komentarzu, ja staram się na wszystkie odpowiadać. Jeśli macie jakieś pytania, to zazwyczaj na nie odpowiadam. A jak nie widzę, to krzyczcie, że nie widzę, to wtedy odpiszę na pewno. I to chyba wszystko. Subskrybujcie mnie, żeby być na bieżąco. Na pewno będą nowe filmiki i o kolce, i o nabieganiu na czczo, i w ogóle o wszystkim. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Będę o tym wiedziała, że takie rzeczy nagrywać. I wchodźcie na mojego Facebooka, Codziennie Fit. Tak się nazywa, tak samo jak kanał, więc bardzo łatwo go znaleźć. Okej, okay. Hejka! I co pozwoli Wam zrozumieć cały mechanizm działania tego, więc od tego, że każdy z nas ma indywidualne predyspozycje do odkładania się tkanki tłuszczowej w danym miejscu, czyli u niektórych odkłada się ona na ramionach, u niektórych odkłada się ona na łydkach, u niektórych na udach, a u niektórych odkłada się właśnie na brzuchu, tam się gromadzi i tam w pierwszej kolejności się tyje. Dlatego tak często spotykam